wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i zapraszam Was dzisiaj do recenzji karty graficznej Gigabyte'a GTX 660, standardowy, bez tej, ale w wersji podkręconej OC. Zapraszam. Jak na konstrukcję niereferencyjną przystało, karta charakteryzuje się kilkoma elementami, które wyróżniają ją z pozostałej grupy, z pozostałych kart GTX 660. Przede wszystkim, co jest bardzo charakterystyczne dla Gigabyte'a, to jest właśnie niereferencyjne chłodzenie Windforce. Są takie, które posiadają jeden wentylator, dwa lub trzy wentylatory nawet. To jest X2 z dwoma wentylatorami niskoprofilowymi o średnicy 100 mm. Pod obudową znajduje się oczywiście aluminiowy radiator, który został dodatkowo wyposażony w cztery rurki cieplne, dwie, które idą w stronę tutaj portów, natomiast dwie pozostałe idą w tył karty. Sam aluminiowy radiator wybiega nieco poza obrys karty, dodatkowo przedłużając samą długość karty. Natomiast co się bardzo chwali producentowi, to to, że sekcja zasilania, co widać z drugiej strony, również jest chłodzona. Także tutaj ten dodatkowy radiator jakby nie jest przypadkiem. I przekłada się to również oczywiście na kulturę pracy. Ponieważ już tutaj we wstępie recenzji chcę zaznaczyć, że to chłodzenie spisuje się naprawdę dobrze i nawet kiedy karta jest obciążana, ta jest praktycznie niesłyszalna. Co do kolejnego elementu, to przejdziemy do omówienia portów. Tutaj mamy standardowe porty charakterystyczne dla GTX 660, czyli 2x DVI, z którego jeden to jest Dual Link, następnie pełnowymiarowy HDMI oraz DisplayPort. To są wszystkie porty, którymi dysponuje karta. Pod zaślepką, tutaj dodatkowo, mamy mostek SLI, który pozwala nam na połączenie tej karty z drugą taką samą, czyli możemy bez problemu zrobić tutaj dwukanałowe SLI. Karta komunikuje się oczywiście z komputerem interfejsem PCI Express razy 16 w już standardzie 3.0. Omawiając tutaj właśnie samo połączenie karty, chciałem zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny element, a mianowicie na pamięci. Karta posiada oczywiście 2 GB pamięci GDDR5, które komunikują się z komputerem szyną 192-bitową, czyli troszeczkę słabsza jest to szyna niż w przypadku 670, a taka sama jak w przypadku 660 Ti. Natomiast kości to nie są Hynixy, tylko Samsungi. Z uwagi m.in. na ten fakt przeprowadziliśmy tutaj właśnie w redakcji dodatkowy test podkręcania, który również możecie znaleźć u nas na naszym portalu. Tam są wyniki, tam są tabelki podkręcania i słowo o tym również w recenzji, także tutaj nie będę tego powtarzał. Co jest bardzo ważnym elementem dla użytkownika, to to, że karta posiada tylko jedno podłączenie 6-pinowe PCI i nie wymaga bardzo mocnego zasilacza. 450-watowy zasilacz wystarczy tej karcie w zupełności. Z pozostałych parametrów, które właśnie charakteryzują dodatkowo konstrukcje niereferencyjne, warto tutaj nadmienić dodatkowo podkręcony rdzeń karty graficznej. Standardowo w 660 jest to 980 MHz, a w trybie turbo 1033, natomiast tutaj w standardzie już jest właśnie 1033 MHz, natomiast w trybie turbo on dochodzi prawie do 1100 MHz. Troszeczkę my dodatkowo jesteśmy jeszcze w stanie z tego oczywiście wykręcić. Co do samych pamięci, to taktowanie jest dokładnie takie samo jak w konstrukcjach referencyjnych, czyli efektywne wynosi 6008 MHz, to jest 1502 MHz faktyczne taktowanie. Pamięć 2 GB, o czym już wcześniej wspominałem. Jak karta teraz wygląda właśnie w testach, już faktycznie jak się sprawdza w grach? Karta została przetestowana w naszej redakcji w kilku grach, z czego część to były typowe testy z gry, natomiast część to były wbudowane benchmarki, oprócz czego standardowy teścik 3D Markiem Vantage oraz sprawdzenie temperatur karty graficznej. Na wykresach mamy poniżej pokazane zestawienie z kilku gier. Dokładnie oczywiście do wykresu, do ich przyjrzenia zapraszam do recenzji na naszej stronie, tylko i wyłącznie. Natomiast tutaj zwróćmy uwagę na niektóre elementy. Przede wszystkim nieduże różnice pomiędzy wydajnością 660 OC Gigabyte'a a GTX 660 Ti Amp od Zotaka.
Na chwilę obecną mogę już Wam powiedzieć, że Gigabyte GTX 660 Ti w wersji podkręconej, czyli odpowiednik dokładnie Zotaka GTX 660 Ti Amp, jest minimalnie wydajniejszy od konstrukcji Zotaka, stąd też różnica pomiędzy 660 OC Gigabyte a 660 Ti Gigabyte też podkręconą jest troszeczkę większa. W przypadku Mafi mamy bardzo zadowalający wynik, bardzo satysfakcjonujący, powyżej 75 FPS-ów. Natomiast troszeczkę w tyle tutaj odstają karty Gigabyte'a, właściwie inaczej. Natomiast troszeczkę w tyle zostają tutaj karty Radeona, zarówno 7770 czy 7850, między innymi właśnie z uwagi na optymalizację gry do kart NVIDIA. W przypadku Residenta ta różnica już jest mniejsza, natomiast ciekawym wynikiem tutaj był dużo wyższy wynik Radeona 7850, zarówno w porównaniu do konstrukcji GTX 660, jak i 660 Ti. Dalej Crysis 2, tu już jest wyraźna przewaga 660 Ti, natomiast 660 również uzyskuje dobre wyniki, ale nawet minimalnie gorsze od Radeona 7770. Co do Battlefielda, to 660 Ti prowadzi to zdecydowanie, natomiast 660 zwykła, ale podkręcona również daje radę 54 FPS-y, to jest wynik zadowalający. Co do typowego syntetyku, czyli 3D Mark Vantage, tutaj te wyniki, różnice już nie były tak znaczące. Wygrywa GTX 660 Ti Zotaka, jeszcze minimalnie wyższy ma właśnie 660 Ti, ale Gigabyte'a. Natomiast szczegóły porównania, szczegóły recenzji już wkrótce na naszym portalu i na kanale Wideotesty na YouTube. Natomiast zobaczmy jeszcze dwa wyniki. 660 OC na standardowych zegarach oraz 660 jeszcze dodatkowo podkręcona przez naszą redakcję. Tu już różnica pomiędzy 660 OC podkręconą a 660 Ti Amp Zotaka na standardowych zegarach już jest mniejsza. To jest różnica około 1000 punktów z mam haczkiem, co przy wartościach rzędu około 19-20 tysięcy nie jest dużą różnicą. Co do temperatur, w spoczynku 32 stopnie, karta praktycznie niesłyszalna, w stresie 60 stopni i co ciekawe, tutaj nadal jest wysoka kultura pracy, karta już bywa słyszalna, ale absolutnie nie jest to uciążliwe i moim zdaniem tutaj chłodzenie Winfo sprawdza się bardzo dobrze. Podsumowując, 660 GB w wersji podkręconej jest bardzo mocnym średniakiem. Ustępuje, ale nieznacznie, tylko 660 Ti, natomiast różnica w cenie już jest znacząca, ponieważ na chwilę obecną cena tej karty to niecałe 900 zł. Do sprawdzenia aktualnych cen karty zapraszam do naszego portalu, wystarczy kliknąć w link recenzji, który jest w opisie filmu i tam na samej górze macie ceny aktualne z praktycznie wszystkich najpopularniejszych porównywarek cenowych w Polsce. Możecie sobie na bieżąco sprawdzić ceny naszego sprzętu. Natomiast ta karta moim zdaniem znajdzie swoje miejsce nie tylko na półkach sklepowych, ale także w komputerach użytkowników. Dużym jej plusem jest ciche chłodzenie. Największym minusem natomiast potencjalny overclocking, który rewelacyjny nie jest. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.